Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku z God of War'a. Moi drodzy, jeżeli dobrze pamiętacie, jesteśmy po ubiciu smoczyska, smoczycy. Aha, to jest jakaś gadka, ale ja chyba nie chcę z nim gadać. Dobra, idziemy sobie dalej, bo musimy się przedostać teraz dalej do góry. Nie tak dawno temu polowaliśmy na jelenie. Teraz walczyliśmy już z elfami, trollami, ogrami i smokiem. Nic już z nami nie wygra. No, zwyciężamy dzięki determinacji. Nie był taki pewny. Nie dlatego, że uważam się za lepszy. Czyli mogę to rozwalać. Tak, bardzo fajnie. Wiem. Po prostu dobrze jest być silny. To słuchajcie, jeżeli udałoby nam się ewentualnie zdobyć tą kolejną moc, która będzie nam potrzebna do tego, żeby dziabnąć, słuchajcie, te ostatnie bodajże chyba niebieskie roślinki, to wtedy myślę, że spokojnie się odbędzie jakiś live, w którym sobie po prostu pochodzimy, pozbieramy, poeksplorujemy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że będzie spoko. Spoko opcja. Chociaż jeszcze też zostały nam te dziwne lusterka i tak dalej, ale to swoją drogą. No dobra, widać. Oho. O nie, to gówno. Przygotuj się. A to jest jakiś inny przeciwnik. Aj, odpaliłem tego. Widzę. O, aha, no tak, bo przecież Lewiatan wrócił. Widzę postępy. Dobrze, proszę bardzo, młody, tutaj strzel. Aha, nie. To chyba z tej strony. Mam go roztrzaskać? Jak najbardziej. Zaczynam to lubić. Tylko czemu nie wybuchł do końca? Ten kryształ, raz go już trafiłem, ale znowu świeci. Faktycznie. O, proszę, mamy do dna, czyli dostaliśmy kielich. Całkiem spoko. Dobra, ale teraz tak, tu mamy jakieś świecidełka. Dobra, spróbujemy tym ruszyć. Czekajcie, mam pewien pomysł. I powinien... O, właśnie, tak, oho. Kurde, czekajcie, ja bym chciał zobaczyć, jak działa to moje naładowanie w ogóle tego, kurde. Gotowy. O, czekajcie, jest pierwszy cel, jest drugi. A, czyli to w ten sposób działa. No to powiem wam szczerze, że całkiem spoko. Do widzenia. Wszystko? Wszystko. Dobra, i teraz tak, tutaj mamy wejście na górę. Wyżej wydaje mi się chyba, że ten nasz kryształek i tak nie wejdzie, więc tutaj nic byśmy nie zmienili. Dobra, ale całkiem spoko, że mamy te strzały. Jestem też tylko ciekaw bardzo jednej rzeczy, takiej dosyć istotnej. Czy w sytuacjach, słuchajcie, w których będziemy mieli jakby te kryształy, które musimy zapalić, czy to się... Aha, faktycznie... Wciśnij, żeby zmienić rodzaj strzału. Czyli do góry się zmienia. Dobra, okej, to będę musiał o tym pamiętać. No ja tam to tak średnio poleciał, tak jak chciałem. Pięknie. Dawaj, Kratos. Jedziesz go. Sympatycznie. Tu jest jeszcze jakieś dziadostwo. Powiem wam szczerze, że to jest fajne ładowanie młotem, lewiatanem. Aczkolwiek jest troszkę uciążliwe, bo bardzo trudno jest mi, wiecie co, tutaj ogarnąć takie, wiecie, w miarę szybsze namierzenie tego wszystkiego, ale... Jesteśmy w stanie to ogarnąć, także spokojnie. Dobra, i teraz tak. Tutaj
No za bardzo z tej strony to chyba tego nigdzie nie odpalę. Oho, widzę, że mamy zagadkę. A, teraz poszło to w tego jednego. Czemu nie? Oj, nie pykło. No, to jest już mocniejszy, widzę. Lewiatan, wróć! Ojcze, wygrywają! Nic nie wygrywają. Dawaj, Kratos. Dobra, młody go dobił. Pięknie. Dobra, o, powiem wam szczerze, że troszkę mi pocisnęli, nie będę ukrywać. Spójrz, tam jest most, tylko jak tam dotrzeć? Dobra, słuchajcie, jest most, ale mamy też motyw z runami. Okej, okay. Mamy, słuchajcie, to drzewko. Nie, to strzała. Dobra, dzień dobry. Spokojnie, młody, zaraz damy radę. Czyli słuchajcie, widzę, że tak, to się przede wszystkim tu przykleja. Więc też jest spoko. Ta zabawa chyba nigdy mi się nie znudzi. No, pewnie ci się nie znudzi. No i raczej też. A, dobra, czekajcie, czy to jest do... Nie. Kurczę, a zaraz, przecież to możemy też otworzyć. Zaraz, poczekajcie, bo to właśnie o to chodzi. Żeby dokładnie wszędzie zajrzeć. Dobra. Dzień doberek. O, słuchajcie, mamy szafę. Popatrz. Kolejny. Ten tu to Imi. Mama coś mi opowiadała, ale byłem za mały. Czy giganci wychodzą mu z pach? To chyba Odyn Goćga. Ja niestety nie wiem, kto mu tam skąd wychodzi. Mnie to nie interesuje, ale mamy, słuchajcie, znacznik runiczny. Zastanawiam się tylko, czy to jest czasówka, czy nie. Ale wydaje mi się chyba, że nie. Dobra, czekajcie, trzeba spojrzeć dokładnie wszędzie. Oho. Już coś słyszę, świetnie. Z czym ty do ludzi podchodzisz, kolego? Dobra, jeszcze jest za mną, widziałem. Nara. Dobra, teraz tak, czy pieczęć zgasła? Nie, nie zgasła. O, czekajcie, jest kolejna. I tu musi być gdzieś jeszcze jedna. Tam jest. Ale rubel wyżej. Do widzenia. O, oczywiście, że otworzymy skrzynię. Po to tu przyszedłem. Tutaj domyślam się, że będzie albo serce, albo róg. Znaczy jabłko. Dwa z trzech, słuchajcie, mamy, to dobrze, to dostaniemy w razie czego zwiększenie żywotności jeszcze, jak dobrze pójdzie. I teraz tak, widzę kolejną tablicę, tylko niestety boję się, że młody nie będzie w stanie jej odczytać. Co tu się wydarzyło? Dobra, odczytasz? Odczyta. Popatrz. Tak jest. A, zastanawiało mnie to. Ale co cię, młody, zastanawiało? Dobra, mrozimy. I teraz tak, tu jeszcze coś widzę jest. Dodatkowe życie.
Ale wiecie co? Tu jest jakby wejście... A może wiecie co, tu chodziło tylko o to, żeby tutaj ewentualnie wejść. Tu jest... A, patrzcie, tu tylko po skrzyneczkę. Dobra, czyli musimy jednak iść w tamtą stronę. Dobra. O kurde, chyba żart. Dawaj, kończymy to. Nice. Do widzenia. Dobra, co tu dali? Jak tu nic? Czekajcie, bo tu jest jeszcze kryształ szału. A, patrzcie, tu z niego wyleciały rzeczorki. Dzień dobry. Co dostaliśmy? Twardą stal, może być. Dobra, poprosimy Lewiatana ponownie i idziemy dalej. Wiecie, chciałbym dzisiaj... Już blisko, mamo. Dobrze by było, gdyby udało nam się znaleźć chociażby jeszcze następne jabłko. Byłoby spoko. Niepokoi mnie tylko trochę to, że tu jest strasznie dużo kryształów życia. Oho, jest szczyt. Spójrz, to szczyt! Jesteśmy tak blisko! Jesteśmy... Zerwał się, jak walczyliśmy ze smokiem. Ale to nic. Trzymam go. Stój. Uszkodzony kołczan spowolni cię w walce. Ból tolerujemy, ale wadliwej broni nie. Ból tolerujemy, ale wadliwej broni nie. Dobrze? Dobrze. No trzyma się, no. Idź. Idź. Ja coś czuję, że to nie... Spokój, chłopcze, patrz pod nogi. Moment. Trochę mnie to obawia, że chociaż nie, on sam nie idzie. No, się widzę, jaka jazda. O, jak ładnie spadli panowie. Też mam tarczę. Młody, co ty? Ogłupiałeś. O ty, cwaniaczku. Nara. Dobra, tu widzę kolejni jeszcze idą. Ale słuchajcie, to spróbujemy zrobić tak, tak. Tak. Aha, poszło więcej znaczników. Dobra, i pięknie. Dobra, słuchajcie, ładny kombos poszedł. W ogóle jest tutaj bardzo ładnie. Głównie tobie. Muszę przyznać. Muszę to przyznać, bo jest ładnie. O, zobaczcie, są te... Są te dziwne właśnie... Krzaczki. No raczej młody brakuje. Dobra, słuchajcie, tutaj chyba możemy wejść. Możemy, ale jeszcze tu jest zejście w dół. Aha, i tu jest ukryta ta. Dobra, czyli rozumiem, że tutaj jeszcze niestety będziemy musieli wrócić. Musi być jakaś droga. Musi być i pewnie będzie, na pewno. Spokojnie, jest zresztą. Chodź. Też słyszysz te głosy, prawda? Tak, bądź cicho. Brzmi jak człowiek, który był u nas w domu. Podobno go zabił. A, świetnie. Widzę, że tym razem wziąłeś obstawę. Sprawa musi być ważna, skoro sami synowie Tora zaszczycili mnie obecnością. Jak tam? Cały czas tak się zabijacie o względy tatusia?
Mężczyzna z tatuażami. Ślady wskazują, że podróżuje z dzieckiem. Gdzie się teraz udadzą? Skąd miałbym to wiedzieć? Jesteś największym mędrcem wśród żywych, czyż nie? Sądzę, że tylko wśród żywych. Pomóż mi, a ja pomogę tobie. Powiedz mi, gdzie są, a ja pogadam z Odynem. Twój ojciec mnie nie puści, Baldurze, i nie pozwoli ci mnie zabić. Nie masz mi nic do zaoferowania. Możesz zabrać te pytania, te groźby i tych dwóch durnych pajaców i spadać! Tak, a my obok, nie? Ty nikt nie będzie patrzył. Wrócimy po twoje drugie oko. Nie zapominaj. Jesteśmy wszędzie. Dokładnie tak, wszędzie. Ciekawe. No, powiem wam szczerze, że jestem bardzo ciekaw, co tutaj się wydarzy. Ale wiecie co, trzeba przyznać, że graficznie cud mi orzeszki ziemne. A, właśnie o was rozmawialiśmy. Wytatuowany mężczyzna z dzieckiem. Chłopcze, sprawdź, czy poszli i jesteśmy tu sami. Widzieliśmy, jak odchodzą. Rób, co mówię. On nie wie, czym jesteś. I chce, żeby tak zostało. Kim jesteś? Ja? Jestem ambasadorem bogów, gigantów i wszystkich stworzeń z dziewięciu światów. Znam każdy zakątek tych krain, każdy język, każdą wojnę, każdą umowę. Zwą mnie Mimir, najmądrzejszy człowiek świata, który zna każdą odpowiedź na każde pytanie. Czemu ściga nas syn Odyna? No dobra, mam trochę braku wiedzy, ale Odyn więzi mnie tu od 109 zim. Mam łeb na karku. Rozgryzę to. Słowo, tylko daj mi czas. Nikogo nie ma, tak jak mówiłem. Matka chłopca nie żyje. Chciała, żebyśmy rozsypali jej prochy z najwyższego szczytu wszystkich światów. O, to jesteście w złym miejscu, braciszku. Aha, świetnie. Najwyższa góra nie znajduje się w Midgardzie, ale w Jotunheimie, świecie gigantów. Nie! Nie mogło jej chodzić o to. Spójrzcie. To ostatni znany most prowadzący do Jotunheimu. Widzicie ten szczyt? Wyglądający jak palce giganta? To najwyższa góra wszystkich światów. Jest tam. To skorzystajmy z mostu. Mamy Bifrost. Gdy giganci zniszczyli pozostałe mosty do swego świata, ten zamknęli tajemną runą. Jeśli istnieje, tylko giganci znają jej sekret. A wszyscy opuścili Midgard dawno temu. Prawda. Jednakże dziś wichry przeznaczenia wywołały istne tornado zbiegów okoliczności. Jest tylko jedna osoba, która może was zaprowadzić do celu. I na szczęście nie mam żadnych planów na dziś. Idziemy do Jotunheimu, prawda? Z taktycznego punktu widzenia to wasz najlepszy i jedyny ruch. Tylko tam nie pójdzie za wami człowiek, który nie może zginąć. Co mamy zrobić? Tak! Najpierw odrąbcie mi głowę. Zaraz co? Odyn upewnił się, że żadna broń, nawet młot Thora, nie uwolni mnie z tych więzów. Na szczęście moje ciało jest zbędne. Potrzebny nam tylko ktoś, kto ożywi moją głowę za pomocą dawnej magii. Dawnej magii? W lesie żyje wiedźma. Zna dawne rytuały. Jeśli nam pomoże, to warto spróbować. A jeśli się nie uda, będziesz martwy. Odyn mnie torturuje. Codziennie, bracie. Zajmuje się tym osobiście i wierz mi, jego kreatywność nie zna granic. Co dzień, nie. To nie jest życie. Jak chcesz. No nie mogę na to patrzeć. Bracie, gdybym miał się nie obudzić, musisz coś wiedzieć. Chłopiec, im dłużej zwlekasz z wyjawieniem mu prawdy, tym bardziej mu szkodzisz. Znienawidzi cię i możesz go stracić na zawsze. Jest wiele rzeczy, których nie powinien o mnie wiedzieć.
A, cenisz swoją prywatność bardziej od swego syna? A teraz odrąbię ci głowę. Aha. Można i tak. Cały Kratos. No. Cały Kratos. Jotunheim. Idziemy do Jotunheimu. Odnajdziemy zaginione świat gigantów. To... Bardzo męczące. Tak. Tak, to miałem na myśli. Trochę tu blisko. Znaczy, może blisko. Trochę tu wysoko. Dzień dobry. Cóż tu mamy? Wkrótce przełożymy te runy z Muspelheimu. Aha, szyfr. No, byłoby fajnie, gdyby się udało. Pamiętasz, jak trafić do domu wiedźmy? Tak, jest w krwisto-czerwonym lesie na południe od jeziora. Znam dokładną drogę. Dobrze, Artreusie. Mam nadzieję, że wróciła z Alfheimu i ożywi Mimira. Był miły, zanim obciąłeś mu głowę. Był miły, zanim obciąłeś mu głowę. O, patrzcie, co mamy. Ale sekundę. Po co tu jest ta droga? No cóż. Dobra, słuchajcie, na szczęście mamy fajnie, bo mamy te punkty do podróżowania, więc tutaj myślę, że chyba nie będzie większych przeszkód. Chociaż czekajcie, bo my możemy się przenieść tylko do poszczególnych skarb. A, tu są te skarby. My możemy, słuchajcie, przenieść się tylko do mistycznej bramy, tylko i wyłącznie niestety, więc będziemy musieli do niej wrócić, także potwierdzamy. O! Spójrz na to! To musi być gałąź drzewa świata! Chłopcze, trzymaj się ścieżki! Pewnie, tak, wiem. No i co? Nie mogę uwierzyć, że to Baldur był u nas w domu. Jeden z asów. Baldur! A ty z nim walczyłeś! I wygrałeś! Tak. Jednym z synów Odyna, bratem Thora. Ściga nas razem z bratankami. Co tu się dzieje? Jeśli ożywimy głowę, może ona ci odpowie. Dobrze. Ale w sumie dziwne jest to i cały czas i ciekawe mnie strasznie, czemu Kratos nie chce mu powiedzieć, że jest Bogiem i tak dalej. Zrodu? No wiesz, z rodziny, tutaj przed mamą i mną, tam skąd pochodzisz, twoja matka, twój ojciec. To nie jest odpowiedni moment. Czekajcie, to jednak tutaj, o! Skaczemy. Naprawdę? No to lecimy! Zły pomysł! Bungie! Okej. Okay. Nie pykło. A teraz tu się drzwi pojawiły. I jak to? Ciekawe. Ciekawe, dlaczego wcześniej ich nie było. Dziwne. Brock! Czego? Mam jebaną przerwę. Ja się na ciebie nie wydzieram, kiedy siedzisz i dłubiesz sobie w nosie. Zostaw go, chłopcze. Już i tak przerwaliście mi wypoczynek. Zostańcie, jeśli chcecie. Nie jesteśmy głodni. To dobrze. Nie miałem zamiaru się dzielić. Spotkaliśmy Sindriego. Gratulacje. Pewnie znowu pozwoliliście mu spieprzyć coś z moim toporem, co? Zobaczmy, jak bardzo. Myślisz, że to jest to, że Kratos za każdym razem mu ten topór daje, nie? To jest w ogóle hit. Ten imbecyl nie umiałby ustalić właściwej wagi i wyważenia nawet własnego kutasa.
nie przymiera głodem? Chyba nie. Dobra. Pięknie. Kolejny znak krasnoludów. Do czego jeszcze, kurwa, chcecie? Co? Jak to co? Pokaż, co masz. Bywały sytuacje, gdy dobra, ulepszenie szpona widzę, że jest. Faktycznie możemy ulepszyć, bo mamy, słuchajcie, sztal. Mamy sztal. Świetnie. Kołczan też możemy właściwie ulepszyć. Ale powiem wam szczerze, że strasznie drogie zaczynają się robić te ulepszenia. Możesz przestać. Próbuję się skupić. No i nie mamy też złota, więc tutaj nic tak na dobrą sprawę, słuchajcie, chyba więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Ewentualnie wytworzyć coś, ale to też bardzo, bardzo średnio. Wszystko to, co jesteśmy w stanie wytworzyć w chwilę obecną, jest niestety gorsze od tego, co mamy. Ewentualnie jedynie to karwasze pradawnych będą na teoretycznie podobnym poziomie, co ten nasz, prawda? Tłów. Tu też nic nie kupimy. Rączki też nic nie kupimy. Niestety. Mamy lepsze rzeczy, natomiast ja sobie posprzedaję, słuchajcie, te wszystkie artefakty. Zaklęcia na razie sobie dorujemy i kamienie wskrzeszenia też. Dobra. Do następnego. Wiecie co? Właściwie jak jesteśmy w tym miejscu, można by się pokusić, słuchajcie, w sumie o zrobienie... Najpierw znajdźmy łódź. To ja wiem. Tylko, że wiecie co? Zobaczcie. Bo tutaj mamy te zadania... Tutaj w ogóle jest... dok i tutaj jest walka, starcie na szczelinie, tylko że to jest niestety walka, z którą będziemy mieli gigantyczny problem. Natomiast zobaczcie, tutaj jest ta misja i ja bym szczerze powiedziawszy z wielką chęcią się nią zainteresował. Tylko że jak ja mogę ewentualnie, czekajcie, gdzie jest dziennik? O właśnie, moment, jeszcze broń. Zemsta Tyra. Ulepszenie znacznie wydłuża czas trwania wirującego ataku. O, to tak działa. Średnio. Czekajcie. Cele. Podróż aktywna ukończono. Przysługi. Skarb Fanfira. Dusza z odzysku. Odblokowane światy, świat ognia. O tak, tylko że to mamy skompletuj. Słuchajcie, mamy skarb i mamy duszę. Tutaj mamy to, ewentualnie to. Ja myślę, że możemy w pierwszej kolejności może zrobić dla Broka. Tylko, że to jest, moi drodzy, w tamtą stronę. Czyli, że gdzie? Tutaj. To jest wejść do kopalni. Tylko skąd my moglibyśmy się ewentualnie co? Musielibyśmy tutaj wpłynąć? Kurczę, wiecie co? Nie za bardzo czaję, jak to zrobić, bo jesteśmy, co prawda mamy tutaj i tu jest sklep, ale nie wiem, czy stąd byśmy mogli ewentualnie wejść tutaj. Tutaj też w ogóle mamy, widzę, mistyczna brama, jeszcze nie może się tam dostać, aha. Kurczę, nie mam zielonego pojęcia, jak to wiecie, co poogarniać, przyznam się szczerze, i bez bicia. Natomiast jestem bardzo, bardzo ciekaw. Dobra, wiecie co, to tak, ja was zostawię z zapytaniem, jak się ewentualnie tutaj dostać, chociaż pamiętam, że ktoś z was chyba mi pisał, że w momencie, kiedy to ogarniemy, to będziemy mogli się... Ta wieża! Nie widzę żadnej wieży. Ja widziałem. Może mi się przewidziało. Tam jest. A przynajmniej była. No. Także słuchajcie, możecie dać mi ewentualnie znak, jak to się wszystko tutaj ogarnie i czy ewentualnie warto jest w 100% to ogarniać. Ja się oczywiście postaram też to w razie czego, może nie wiem, coś tam sprawdzę w internetach. Bo jestem bardzo ciekaw. Jeżeli są, wiecie, jakieś fajne rzeczy, które by nam się przydały do ekwipunku, to można by to w sumie zrobić. Ewentualnie, jeżeli nie, to nie wiem, może na live'ach zrobimy albo coś w tym stylu. Także dobra. Ja wam za dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, mam wielką nadzieję, że wam się podobało, zapisuję grę i słyszymy się w kolejnym odcinku już jutro. Także co, dzięki wam za uwagę, to by było na tyle, trzymajcie się, cześć i pa!